Cześć, dzień dobry, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Droga inwestorko, drogi inwestorze, czy też drogi obserwatorze rynku, który dopiero zamierzasz rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, to właściwe miejsce dla Ciebie. Tutaj na kanale rozmawiamy o przede wszystkim polskim rynku akcji i o różnych tematach związanych z inwestycjami na naszym polskim rynku kapitałowym. Oczywiście nie brakuje też tematów dotyczących rynków zagranicznych, bo od nich też bardzo dużo zależy, ale skupiamy się przede wszystkim na polskim rynku akcji. No i dziś porozmawiamy sobie w ramach kontynuacji programu z wczoraj o spółkach, tym razem niedowartościowanych z giełdy papierów wartościowych, o podmiotach, dla których pewne zmienne, pewne wskaźniki wskazują na to, że przy pewnej poprawie sentymentu, przy poprawie koniunktury rynkowej, czy przy wzroście zainteresowania kapitału, przede wszystkim zagranicznego, danym sektorem, te spółki mogą radzić sobie lepiej wewnątrz swojego sektora i generalnie lepiej od szerokiego rynku akcji. Porozmawiamy sobie o skrajnie niedowartościowanych spółkach z giełdy papierów wartościowych. Czym jest to niedowartościowanie? O tym też zaraz sobie powiemy. Na samym początku jeszcze tego naszego spotkania zapraszam wszystkich do głosowania w konkursie InvestCavs w kategoriach Dziennikarz Ekonomiczny 2023 oraz Aplikacja Rynku, przepraszam, oraz YouTuber Rynku 2023. Aplikacja to jeszcze nie, choć kto wie, co tam czas przyniesie. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie do tego materiału wraz z linkiem. Wczoraj rozmawialiśmy sobie o spółkach przewartościowanych, dziś spółki niedowartościowane. Cena do wartości księgowej, współczynnik mniejszy od jedności, to taka definicja, można powiedzieć, książkowa. Niemniej jednak to wszystko nie jest takie proste, bo gdyby to tylko ten wyznacznik był tutaj decydujący, to mielibyśmy tych spółek przynajmniej 100 albo i więcej na rynku i w zasadzie każda z nich można by, każdą z nich, akcję każdej z nich można byłoby kupować do momentu, aż CDWK osiągnąłby wartość jedności, czyli po prostu cena rynkowa, czy kapitalizacja rynkowa, czyli iloczyn oczywiście, ceny akcji i ilości akcji w obrocie, byłby zrównany właśnie z wartością księgową raportowaną przez spółkę. No i teraz, jeżeli chodzi o spółki te niedowartościowane, bo o tych dzisiaj będziemy mówić, no to tak przechodząc przez listę rekomendacji, ostatnich rekomendacji analityków, które tutaj się pojawiają, tu przewijam Wam na stronie Biznes Radar, no w zasadzie gdzieś mniej więcej od połowy grudnia, tu jeszcze zobaczcie, dużo tych rekomendacji 11 grudnia zostało wydanych, rekomendacje do wzrostów olbrzymich, bo po kilkadziesiąt procent, no, co ciekawe, wtedy już byliśmy na praktycznie na szczycie, jeżeli chodzi o polski rynek akcji. Zobaczcie, jakie to były rekomendacje dla mBanku: 748 zł przy kursie 546, czyli mniej więcej w tym rejonie, w którym się w tej chwili znajdujemy. PKO teraz jest nieco niżej, a tu rekomendacja 201, PKO BP jest mniej więcej na tym poziomie, a tu 62,74 rekomendacje. I to było na początku, a w zasadzie bliżej połowy grudnia, kiedy już w zasadzie ten ruch wzrostowy na naszej polskiej giełdzie nieco wyhamował. Natomiast, co ciekawe, no zdecydowanie większa część ze spółek, które tutaj widzimy w ramach tych rekomendacji analityków, wygląda na to, że są te ceny niedoszacowane, tak jakby rzeczywiście były spółki niedowartościowane, jakby cena rynkowa mogła pójść w górę. No, dla takiego LPP załóżmy mamy 20 tysięcy złotych, jedną z ostatnich rekomendacji Janusza Pięty z biura maklerskiego mBanku. I teraz, czy zawsze jest tak, że analitycy mają rację? Oczywiście zdecydowanie nie. Powiem więcej, gdybyśmy sobie tak statystycznie spojrzeli, to często jest tak, że właśnie te rekomendacje pojawiają się w momencie, gdy jesteśmy już gdzieś na wierzchołku i to jest taki temat, który też analizujemy w ramach jeszcze podciągnięcia tego popytu, żeby ewentualnie można było upłynąć akcję na szczytach, no, żeby jeszcze wygenerować po prostu troszeczkę tego popytu. No i teraz, jeżeli chodzi właśnie o same rekomendacje, to oczywiście nie jest jeszcze taki pełen wyznacznik tego, co nas tutaj będzie interesować. Nas interesują przede wszystkim cena do wartości księgowej. Wczoraj analizowaliśmy to na przykładzie spółek z wartością powyżej jedności, ale generalnie spojrzeliśmy na te spółki, gdzie mamy poziom kilkudziesięciu i tutaj były spółki powiązane z sektorem IT bardzo mocno, była spółka Text, była spółka CD Projekt też z bardzo wysokimi wartościami, też spoglądaliśmy sobie na całe sektory, było o Budimexie. Zachęcam też do obejrzenia tego materiału, on będzie umieszczony bezpośrednio po tym materiale, będziecie przekierowani, gdyby ktoś jeszcze nie obejrzał. Natomiast my dzisiaj zadajmy sobie tutaj w narzędziu na stronie Biznes Radar, w skanerze akcji, po pierwsze,
cenę do wartości księgowej z przedziału od zera, czyli od, może powiedzieć tak, żeby wszystkie spółki od dołu były łapane, do 0,99, bo wczoraj od jedności w górę sprawdzaliśmy. No i na razie zostawmy sobie dowolną kapitalizację, tak żeby i te mniejsze, i te większe spółki się pojawiały. Cenę do zysku też możemy zostawić, żeby pewną porównywalność sobie zostawić. I na razie skupmy się na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych. No i tutaj w czołówce, poza takimi spółkami mocno spekulacyjnymi, jak choćby ostatnio Atlantis, gdzie po dopuszczeniu do obrotu tych bonusowych akcji kurs zanurkował kilkadziesiąt procent, więc temat no, na razie możemy w sumie chyba zostawić. Spójrzmy na spółki, które po prostu działają, które taką normalną działalność, nazwijmy to, prowadzą. I tutaj dla przykładu mamy podmioty z indeksu WIG Ukrainy, bardzo w takich ciekawych miejscach, bo mamy, zobaczcie, Agroton 0,16, gdzieś tutaj przygotowując się do materiału widziałem Kernel 0,39, Astarta 0,30, więc no, te spółki bardzo mocno też przecenione, bo no, też poniekąd istotna jest tutaj ta cena rynkowa czy kapitalizacja, która ostatnio została znacząco obniżona po wybuchu wojny na Ukrainie. Bardzo nisko i tutaj to jest jeden z ciekawszych podmiotów, wyceniane są walory PKP Cargo, spółka z ceną do wartości księgowej na poziomie 0,19 i to robi, co by nie mówić, wrażenie. No bo jednak tutaj możliwy nawet wzrost, powiedzmy, kursu pięciokrotny dopiero by zbliżył do jedności ten parametr ceny do wartości księgowej. Jeżeli chodzi o poszczególne właśnie tutaj walory, będziemy sobie dzisiaj sprawdzać też, jak to wygląda w kontekście do sektora, tak jak patrzyliśmy wczoraj, tutaj ta cena do wartości księgowej na poziomie minus 1,38, czyli dużo poniżej średniej sektora, to też zaraz zobaczymy. Cena do zysku 2,46, również znacząco poniżej sektora. ROE, powiedzmy, że na podobnych poziomach, jak sobie przejdziemy do tej spółki, no to widzimy, że cena do wartości księgowej już od kilku kwartałów utrzymuje nam się tutaj na poziomie w okolicach 0,2, a więc mamy spore tutaj niedoszacowanie kapitalizacji w stosunku do wartości księgowej tej spółki. No a dla sektora mamy okolice 1,7, powiedzmy, czyli tutaj no zdecydowanie jest to pułap wyższy, co wskazuje na to, że ta wycena całkiem nie jest w sumie to zła. No natomiast oczywiście tu jest wiele dodatkowych czynników, bo w przypadku spółki PKP Cargo pamiętajmy o tym, że to spółka z kapitałem państwowym, teraz zmiany na stanowiskach zarządczych tych spółkach Skarbu Państwa, więc to też będzie z automatu decydować o tej niepewności, a w zasadzie to już decyduje. No a co dalej, to niebawem zobaczymy. I to też nie jest tak, jak sobie spojrzymy na notowania historyczne, cofnijmy się do 2020 roku, że to się jakoś bardzo zmieniało, bo tutaj ta cena do wartości księgowej akurat tej spółki zazwyczaj w okolicach 0,2 się utrzymywało, no teraz nawet zeszło od kilku kwartałów do 0,19. Natomiast przypomnę, że ta wartość jest wyliczona na podstawie wyników z kwartału wrześniowego, czyli tego zakończonego we wrześniu 2023, chodzi o trzeci kwartał roku kalendarzowego 2023, więc czekamy na wyniki za czwarty kwartał, bo wtedy będziemy w stanie powiedzieć nieco więcej. No i też czasem się zastanawiacie, z czego wynikają te mocne ruchy na akcjach. No właśnie z tego, że wyniki na przykład znacząco odbiegają od konsensusu rynkowego, są znacząco lepsze niż w analogicznym okresie przed rokiem, czy są zdecydowanie lepsze kwartał do kwartału, bo te porównania okresów bezpośrednio po sobie następujących są też bardzo istotne, no bo właśnie to wtedy stwarza okazję do tego, że na przykład pojawia się pewna luka w cenie do wartości księgowej, bo załóżmy przy bardzo dobrych wynikach finansowych, czy jeszcze jakimś dodatkowym transakcjom wewnątrz spółki, czy akwizycji, czy jeszcze innych rzeczach, gdzie no, ta wartość księgowa nam bezpośrednio rośnie. Może być tak, że cena rynkowa nie pójdzie w parze, bo na przykład kurs z jakiegoś powodu będzie cały czas na jednakowym poziomie, no i wtedy tutaj byśmy spadli, załóżmy, gdzieś do poziomu 0,16, 0,15, co już byłoby znaczącym odchyleniem od tej średniej z ostatnich kwartałów, co dawałoby dodatkowy jeszcze potencjał do ewentualnego wzrostu. Cena do zysku również tutaj jest stosunkowo nisko, na poziomie około 2 punktów, gdzie dla sektora mamy 16-17, no wygląda to bardzo ciekawie. Kolejnym takim dobrym przykładem właśnie, jak można tutaj określić to spore niedowartościowanie spółek z giełdy papierów wartościowych, jest sektor energetyczny, gdzie cena do wartości księgowej już od lat jest na poziomie znacząco poniżej jedności, nawet w przypadku jakichś krótkoterminowych podbitek czy lepszej koniunktury rynkowej i hossy na walorach, do tej jedności jest duży problem, żeby dobić. Dla PGE mamy 0,34.
cenę do wartości księgowej. Jeżeli spojrzymy sobie tutaj na te dane historyczne, no to zazwyczaj właśnie w okolicach 0,34-0,35 byliśmy, tak patrząc nieco bardziej wstecz, gdzieś w 2020 roku, kiedy wychodziliśmy z pandemicznego dołka, no to tu gdzieś pod 0,38 podchodziliśmy w ramach rynkowej euforii, natomiast ta okolica 0,34 jest, powiedzmy, że w miarę taka już od dłuższego czasu tutaj obecna. Warto też dodać, że patrząc na cenę do zysku, to tutaj dosyć wysoko jesteśmy, no bo nawet powyżej sektora, i to jest pierwszy, no w zasadzie drugi taki kwartał, ten ostatni, który analizujemy, kiedy jesteśmy powyżej sektora, bo wcześniej dla PGE zdecydowanie częściej poniżej tej średniej sektora byliśmy, co akurat tutaj no jest takim czynnikiem, który sprawia, że te akcje aż tak bardzo atrakcyjne nie muszą być i sektora energetycznego inwestorzy mogą szukać innych spółek. Choć tutaj oczywiście też ten ciężar, o którym wspomniałem, Skarb Państwa, i o tym trzeba pamiętać. Tak jak wczoraj sobie sprawdzaliśmy, możemy sobie też wybrać właśnie po sektorach tutaj, tylko i wyłącznie na przykład energetykę, i wtedy zobaczymy, jak to wygląda w ramach wyliczenia tej średniej. No i mamy tutaj 5 spółek: PGE, Tauron Energia, Kogeneracja oraz PGF Group, i tutaj cena do wartości księgowej dla każdej z tych spółek jest właśnie stosunkowo nisko, najwyżej dla PGF Group, ale też dużo, dużo poniżej jedności. Natomiast patrząc po cenie do zysku przy tych niskich pułapach, no to wydaje się, że tutaj najbardziej atrakcyjnie wyglądają akcje firmy Tauron, bo jedna z najniższych wartości CWK i cena do zysku również stosunkowo nisko, co też pokazuje, że walory jakoś bardzo mocno tutaj wydaje się, że przecenione przynajmniej nie są. Natomiast oczywiście, że pamiętamy o tym, że sektor energetyczny raczej jak już się rusza w danym kierunku, to wszystkie spółki są mocne, przede wszystkim ta wielka trójka, PGE, Tauron i Energa, ale zdarza się niejednokrotnie tak, że jeżeli pojawia się jakaś dobra informacja dla sektora, no to jedna spółka idzie mocniej w górę, inne nieco mniej. Tutaj w tym przypadku byśmy pewnie stawiali właśnie na Tauron, w drugiej kolejności może na jeszcze, no PGE pewnie byśmy poczekali, może na te mniejsze ewentualnie też podmioty, ale raczej na PGE w drugiej ewentualnie kolejności. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejne spółki, bo możemy sobie tutaj różne sektory wybierać, ale wczoraj chyba tego nie powiedziałem, raczej analizujcie spółki, jeżeli będziecie korzystać ze skanera akcji, według względem jednego sektora, czyli nie porównujcie na przykład ceny do WK z banków do energetyki, tylko jeżeli już, to bazujcie wewnątrz sektora bankowego, wewnątrz sektora energetycznego. Możecie się kierować też podobnymi wskaźnikami dla spółek zagranicznych, na przykład z giełdy niemieckiej czy z giełdy w Stanach Zjednoczonych, ale to tylko bardziej w kontekście tego, żeby zobaczyć, że jednak jest tendencja do tego, że CWK w tym sektorze jest po prostu niższa niż w innym, ewentualnie jak to proporcjonalnie wygląda, ale też nie radziłbym raczej zestawiać sobie CWK, nie wiem, RWE i CWK, załóżmy PGE, bo to też są kompletnie inne podmioty, mimo że działają na podobnym rynku, to i skala działalności, i też właśnie no, jakby sama lokalizacja, przeróżne uregulowania krajowe na danym terytorium są po prostu różne, i stąd też te pewne różnice mogą wynikać. Możemy sobie sektor wyrzucić, możemy sobie spojrzeć właśnie tutaj i na GPW, i Parkiet New Connect, i właśnie widzimy, że tutaj nowe spółki nam się pojawiły. No, cały czas mamy tutaj w czołówce, jeżeli chodzi o tę najbardziej taką wartościową dla nas w kontekście ewentualnie tych spółek niedowartościowanych, czyli najniższą wartość CWK, mamy właśnie spółki sektora ukraińskiego, mamy PKP Cargo też między innymi, Komputronik, zobaczcie, 0,2, to jest bardzo ciekawe, i tutaj jeżeli sobie zobaczymy CWK Komputronika, no to dla sektora mamy 2,21, a tutaj tylko 0,2, cena do zysku również nisko, dużo poniżej sektora, no i tutaj wydaje się, że spółka w ciekawym miejscu, choć akurat jak sobie spojrzymy na inne jeszcze sygnały, no to formacja świecowe na przykład pozytywne sygnały, a te no to powiedzmy takie umiarkowane, część wzrostowych, część spadkowych, a wskaźniki analizy technicznej no takim powiedzmy głosem no 2 do remisu do 2 powiedzmy, no to tak plus minus wskazują na sprzedaj, ale bardziej są one neutralne, ale one akurat bardziej tak krótkoterminowo wskazują na to, jak walor sobie dany radzi. Z ciekawszych też podmiotów mamy nie tylko JSW tutaj, jeżeli chodzi o sektor węglowy, ale i BUMę, generalnie cała węglówka tutaj stosunkowo nisko, węglówka i energetyka, niemniej te sektory zazwyczaj właśnie tutaj się znajdują, a z takich spółek jeszcze spoza, które też są często u nas w programach omawiane, mamy między innymi Marvipol, no i tutaj też będzie to jedna ze spółek ciekawszych, jeżeli chodzi o sektor deweloperów, bo nieznacznie co prawda jesteśmy ceną WK poniżej średniej, ale jednak poniżej, bo dla
sektora to jest jakoś nieznacznie powyżej 0,7, tu 0,44. Cena do zysku, również cena do CDP też jest tutaj nieznacznie właśnie poniżej sektora, no nawet 1,72 dla sektora, więc nawet nie tak mało. Natomiast ROE nieco powyżej tej średniej, która jest wyliczona. Oczywiście możemy spoglądać na kolejne podmioty, no niemniej jednak mamy też tutaj BOŚ Bank i też możemy na to spojrzeć z tego względu, że o bankach też chciałbym dzisiaj jeszcze słowo powiedzieć, bo to, że banki są lokalnie wysoko, to nie znaczy, że akcje banków są jakieś bardzo, bardzo drogie, bo to też niejednokrotnie analitycy powtarzają. Piotr Kuczyński często w rozmowach ze mną o tym też mówił, że jego zdaniem polskie banki są tanie. Jeżeli sobie spojrzymy właśnie na sektor stricte już banków i też zobaczmy na cenę do wartości księgowej, ale tutaj dajmy sobie już do maksimum i tam wcześniej chyba Enei nie mieliśmy, bo w sektorze energetycznym, bo mieliśmy tutaj do 0,99, czyli podejrzewam, że było po prostu wyżej. No i patrzymy na cenę do wartości księgowej, posortujmy, no i wydaje się, że właśnie to BOŚ jest zdecydowanie najtańszy, a pozostałe banki nieco powyżej jedności, średnia dla sektora pewnie też nieco powyżej jedności, ale no to na przykład z takich ciekawostek widzimy, że najdroższe wydają się walory ING Banku Śląskiego, ale tutaj też po ostatnich mocnych wzrostach to się zmieniło, ale to już po wynikach finansowych, a na przykład akcje PKO BP czy PKO przed wynikami jeszcze kto wie, czy nieco podciągnięte nie zostaną. Natomiast bazując na cenie do zysku, oczywiście to są dane jeszcze, bazujemy na danych archiwalnych jeszcze z poprzedniego kwartału, bo czekamy jeszcze na wyniki z tego kwartału grudniowego, no ale właśnie ciekawie tutaj wyglądają walory m.in. Aliora z tych większych banków, czy choćby handlowego, gdzie cena do zysku jest poniżej 6 punktów. ROE też no, na poziomie przynajmniej kilkunastu procent, nawet 25%, jeżeli chodzi właśnie o bank handlowy i to jeden z wyższych wskaźników, jeżeli chodzi o cały sektor bankowy, tylko ING ma nieco wyżej, bo 26,54. Swoją drogą możemy też jeszcze sprawdzić, bo ING już raport publikował jako banki. Widzicie, że już mamy tutaj raport Q4 2023, czyli te dane są zaktualizowane i przy okazji sprawozdania możecie sobie analizować. I też jak sobie przejdziecie do tych wskaźników, które sprawdzaliśmy, już mamy tutaj aktualizację o kwartał grudniowy i zobaczcie, jak cena do wartości księgowej zmalała, co sprawiło, że po prostu ta cena była na tyle w atrakcyjnym miejscu, że nic dziwnego, że kurs tak mocno poszedł do góry po dobrych wynikach finansowych. Nieco też ten parametr został zrekompensowany, aczkolwiek z okresu na okres CDWK ING mimo wszystko tutaj spada, co pokazuje, że ta wycena cały czas wydaje się, że może być wyceną atrakcyjną. Cena do zysku też spada, to wynika z tego, że zyski banków są bardzo, bardzo wysokie, a kursy aż tak bardzo dynamicznie w górę nie poszły i to też bardzo ciekawy sektor do analizy, choć akurat no tutaj średnio dla sektora mamy 2,14, ale tutaj jeszcze z tą średnią bym poczekał dla sektora, bo nie wszystkie banki, tu na razie jest ta średnia, nie wszystkie banki wlicza jakby do tej analizy, więc no nie mamy jeszcze takiego ogólnego spojrzenia na rynek, na jakim pułapie rzeczywiście ta średnia by wypadła, gdybyśmy mieli już wyniki wszystkich banków, w tym tych najważniejszych, na które czekamy, czyli PKO BP czy też PKO. Drodzy widzowie, sami oczywiście możecie sobie to wszystko też analizować, to akurat na bazie ceny do WK te dwa ostatnie odcinki powstały, ale tych wskaźników jest więcej, od czasu do czasu takie materiały będą się pojawiać, niemniej właśnie to cena do wartości księgowej jest tym wskaźnikiem, który w mojej opinii, jeżeli oczywiście potrafimy z niego korzystać, najdoskonalej określa grupę spółek tych, czy to przewartościowanych, o tym było wczoraj, czy niedowartościowanych, o czym właśnie dzisiaj w odcinku mówiłem. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do zostawiania kciuków w górę, jeszcze raz subskrypcji kanału dla zasięgów, żebyście byli na bieżąco z wszystkimi treściami. Zapraszam do naszej grupy Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj. Na koniec też jeszcze raz zachęcę do głosowania w konkursie InvestCaps. Wszyscy głosujący otrzymają darmowe bilety na tegoroczną konferencję, która już w kwietniu odbędzie się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE. Przypominam, w kategoriach Dziennikarz Ekonomiczny 2023, YouTuber Rynku 2023 zostałem nominowany, więc jeżeli macie chwilę, zachęcam do oddania głosu. To wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę. Wyświetlam jeszcze listę wspierających ze stycznia. Wszyscy wspierający, którzy dołączą w lutym, będą przez cały marzec w analogiczny sposób wyświetlani. No i jeszcze na koniec oczywiście zachęcam do zostawienia reakcji, żeby być na bieżąco. Piszcie w komentarzach, czy Wy korzystacie z tego wskaźnika do analizy spółek, do doboru spółek do swoich portfeli, czy na przykład do wybierania najtańszych spółek z danego sektora. Jeżeli chcielibyście mieć na dany sektor ekspozycję, no to przecież nie obserwujecie wszystkich banków, tylko 2-3 wybieracie i napiszcie może też na jakiej podstawie, może to też będzie dla mnie jakiś ciekawy temat, jakaś ciekawa sugestia do tego, żeby nagrać kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.